Witamy w północno-koreańskiej szkole w Tokio. Dzisiaj jest festiwal przyjaźni japońsko-koreańskiej. Tutaj jest jeden z głównych budynków szkoły. Jest tak zwany stary budynek. Na górze jest slogan, który głosi, że trzeba być patriotą. Kochajmy swoją ojczyznę, bądźmy patriotami. To jest mój pierwszy raz w północno-koreańskiej szkole w Japonii. Normalnie nie można na niej wejść i te szkoły są dość pilnie strzeżone, gdyż zdarzają się różne nieprzyjemne sytuacje czasem. Koreańczycy czasem w Japonii są dyskryminowani mimo wszystko i szkoły jednak są pilnowane, nie można tak sobie po prostu wejść. Więc dzisiaj jest naprawdę niesamowita okazja, żeby wejść do szkoły północno-koreańskiej, porozmawiać ze studentami, bo już parę osób do mnie podbiegło i zaczęło zagadywać po angielsku. One more time. Hello. How are you? Thank you. Very beautiful. What's this dress called? Chima chogori. Chogori. Chogori dress. She is princess. It's very beautiful. Korean princess. It's cute. It's cute. Very cute. Very cute. Yes, thank you. No, przede wszystkim można zobaczyć, co tu się dzieje. Zjeść coś smacznego, zobaczyć różne pokazy kultury koreańskiej, kimona, różne koncerty, pokazy taneczne, więc wydaje mi się, że to będzie bardzo, bardzo fajny dzień. Kimchi, jjajang. Północno-koreańskie przysmaki. Hotdogu. To koreański barbecue. Z ryżem. Dzieciaki zbudowały całą swoją szkołę w Minecrafcie. Za jedynie 300 jenów można się przebrać w północno-koreańskiej chogori, zrobić sobie zdjęcie i jeszcze je wydrukują na miejscu. I to właśnie trwa sesja zdjęciowa. Japończycy się przebierali w stroje koreańskie. To jest z przodu jest północno-koreańska nauczycielka, która pokazuje, jak należy usiąść, jak należy pozować do zdjęcia. Na tym plakacie są wypisani najlepsi studenci w szkole. Skąd? No, specjalne tutaj czerwone opaski pionierów. No, mogę się wydawać, że jesteście w normalnej koreańskiej szkole. Gdyby nie takie obrazki. Tak właśnie wygląda północno-koreańska szkoła w Tokio. Wbrew temu, co mi się zdawało, nie ma tu wszędzie plakatów przedstawiających Kim Il-sunga i Kim Jong-ila. Zaraz weźmiemy do niej sali, żeby pokazać, że ściana jest pusta. Co ciekawe, widać jeszcze na ścianie nie ma plakatów, żadnych obrazów przedstawiających wodów, ale za to widać cień. Znaczy, że kiedyś tutaj te obrazy wisiały, a teraz już ich nie ma. Nie wiem, z jakiego powodu już ich nie ma. Koreańczycy, którzy się tutaj uczą, dzieciaki nie noszą żadnych przypinek. Nie ma aż takiego punktu wodowskiego. Jest parę zdjęć przedstawiających Kim Il-sunga i Kim Jong-ila, ale nie ma tej wszechobecnej propagandy. Są normalne dzieciaki uczące się w normalnej szkole po prostu. Jedyne miejsce, gdzie widziałem obraz przedstawiający wodów, to jest w pokoju nauczycielskim. Zaraz tam wejdziemy, żeby wam pokazać właśnie, jak to wygląda. Yeah.
to na koniec idziemy tylko na przedstawienie i już będzie się kończył festiwal Północnej Koreańskiej Szkoły w Tokio. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do nas na przedstawienie taneczno-muzyczne Koreańskie w wykonaniu północno-koreańskich dzieci mieszkających w Japonii. Interesuje Cię Korea Północna i chcesz wiedzieć więcej na temat tego niezwykłego i tajemniczego kraju, to koniecznie daj mi suba, żeby nie przegapić kolejnych odcinków Korei Północnej bez tajemnic. Możesz mnie także znaleźć na moim blogu pozdroskarld.com, na Facebooku, Twitterze oraz na Google+, gdzie przeprowadzam wywiady z ekspertami zajmującymi się Koreą Północną. Zapraszam na niezwykłą podróż po Korei Północnej. Nie będziecie żałować.